Widzicie, bo to jest tak, że mnie się zawsze musi coś pochrzanić i mimo, że mówiłem w ostatnim odcinku, że tamten odcinek to był ostatni odcinek z Polski, ale potem sobie wysłowiłem, że w niedzielę, kiedy powinien być odcinek, to ja nie mogę go wcześniej nagrać, bo będę leciał. No generalnie chodzi o to, że to jest ostatni odcinek z Polski. Aczkolwiek kiedy go oglądacie, to mnie już nie ma w Polsce. Więc czołóweczka i zapraszam. Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku vloga nocnego. Moi drodzy, jest strasznie późno, a muszę wstać o 6 rano, więc mam nadzieję, że będzie krótko. Ale chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o czymś naprawdę, naprawdę niezwykłym. Otóż jakiś tydzień, no już trochę więcej, z półtorej tygodnia temu, kiedy byłem w Krakowie tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży, prowadziłem takie rekolekcje Mercy Festival, może niektórzy kojarzycie. Ostatniego dnia tych rekolekcji na takiej dużej scenie na rynku razem z ojcem Tomkiem Nowakiem mieliśmy głosić w towarzystwie księdza biskupa Grzegorza Rysia, czyli najfajniejszego biskupa na świecie. Kiedy tam się spotkaliśmy, dawno się już z biskupem Grzegorzem nie widziałem, no to się uściskaliśmy, przywitaliśmy, wymieniliśmy parę informacji i mówię do księdza biskupa Grzegorza, czy mógłby mnie na tą drogę, którą tam za tydzień ruszam, w sensie od tamtego czasu, czy mógłby mnie jakoś pobłogosławić i mógłby mi coś powiedzieć, może jakieś słowo ma, nie wiem, od Ducha Bożego dla mnie. I słuchajcie, stała się rzecz niesamowita. No w takim sensie, no taka normalna, jeżeli chodzi o Pana Boga, ale no niesamowita. Ksiądz biskup Grzegorz położył mi ręce na głowę i w ogóle bardzo mocno przytulił swoją głowę do mojej głowy, zaczął się modlić. Chwilę się modlił w ciszy, a potem mi powiedział dwie rzeczy, po prostu takie, że mnie to zmroziło w najlepszym oczywiście znaczeniu tego słowa. Mianowicie, co mi powiedział? Otóż pierwszą rzecz, jaką mi powiedział, to powiedział mi tak. Słuchaj, Adaś, jedyne zdanie, które musisz usłyszeć na tą twoją roczną wędrówkę, to jest zdanie, które mówi do ciebie Bóg Ojciec, a mówi do ciebie rzecz następującą. To jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie. I mówi mi biskup Grzegorz, że to jest jedyne zdanie, o którym musisz pamiętać. Że jeżeli masz cokolwiek zrobić i masz wypełnić jakąś misję, to masz iść z tym zdaniem w głowie i w sercu, że jesteś umiłowanym synem swojego Ojca i że On ma w tobie upodobanie. Kochani, ja to zdanie oczywiście słyszałem już w życiu miliony razy, ale tak to jest, kiedy ktoś błogosławi i kiedy ktoś się modli, że zdania, które się zna, docierają na nowo. I to zdanie jakby pracuje we mnie od tamtego czasu w sposób niesamowity. Po raz kolejny jakby Pan Bóg mi próbuje pokazać, co to znaczy, że jestem Jego synem. I kochani, miałem taką wizję, w sensie nie jakąś tam taką mistyczną, nie, tylko taką wizję w mojej po prostu chorej głowie. Mianowicie na jakiejś tam modlitwie, kiedy zacząłem, myślałem o tym zdaniu, wyobraziłem sobie Pana Boga, takiego Pana Boga, który wiekami, tysiącami lat, nie wiem jak to nazwać, po prostu epokami, czymkolwiek tam innym, po prostu od nieskończoności, czekał na ten moment, aż się pocznę i urodzę. Wyobrażałem sobie takiego Pana Boga, który po prostu latami, setkami lat, tysiącami lat czeka na ten dzień, kiedy ja się pocznę, kiedy moi rodzice to zrobią, że się pocznę i kiedy się urodzę. I miałem taką wizję, wiem, że trochę absurdalną w głowie, że kiedy się wreszcie urodziłem, w czwartek wieczorem, bo to było w czwartek wieczorem, i Pan Bóg zobaczył, że przyszedłem na świat, że wyszedłem z łona mojej mamy, i przypuszczam, że Pan Bóg tak się wychylał tam z nieba i tak patrzył w dół, co się dzieje. I kiedy zobaczył, że mnie podnoszą i że ja jestem, to wykrzyknął Pan Bóg, mam syna. I słuchajcie, to jest wizja, która mnie po prostu prześladuje w takim najlepszym znaczeniu tego słowa. I to jest wizja, którą chciałem Wam opowiedzieć. W takim sensie chciałem Wam ją przekazać i zostawić dzisiaj, tego wieczoru. Jeżeli mnie słuchasz, jesteś mężczyzną, to pomyśl sobie o tym, że wtedy, kiedy się urodziłeś, wtedy, kiedy przyszedłeś na świat, a prawdopodobnie to było rzeczywiście wtedy, kiedy się począłeś, Pan Bóg nie czekał na narodziny, tylko kiedy się tylko począłeś, kiedy miałeś jedną sekundę, to Pan Bóg prawdopodobnie wykrzyknął na całe niebo, mam syna! I prawdopodobnie się wszystkie anioły zbiegły, żeby zobaczyć, co się dzieje, bo Pan Bóg się drze. Jeżeli jesteś kobietą i mnie słuchasz, to wtedy, kiedy się poczęłaś, wtedy, kiedy się urodziłaś, kiedy przyszłaś na świat, to Pan Bóg, przypuszczam, przepraszam, że tak mówię, ale wydarł się na całe niebo,
Mam córkę, najpiękniejszą córkę świata. Proszę Cię, pomyśl dzisiaj o tym. Spróbuj dzisiaj wieczorem usiąść do takiej prostej modlitwy, takiego wyobrażenia o tym, że Pan Bóg krzyczy, mam syna, mam córkę i myśli o Tobie. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite. To jest jedyne zdanie, które jest nam potrzebne. Że Pan Bóg tak o nas myśli i tak wykrzykuje, kiedy nas widzi. Taka w Nim była tęsknota i wyczekiwanie, żebyśmy się stali. Tak na to po prostu latami, wiekami, setkami tysięcy lat czekał, a kiedy się w końcu stało, to tak się ucieszył. To jest dzisiaj do Ciebie. Pan Bóg, kiedy patrzy na Ciebie, drogi mężczyzno, mówi do Ciebie, mówi do całego świata, mam syna. Kiedy patrzy na Ciebie, droga kobieto, to ogłasza całemu światu, mam niezwykłą córkę. Druga rzecz, którą mi powiedział ksiądz biskup Grzegorz, jest myślę równie niesamowita. Otóż kiedy się modlił, to powiedział jeszcze takie coś. Powiedział mi, Adam, modlę się i Pan Bóg Ci mówi takie słowa, żeby w trakcie tej Twojej podróży mówię Ci, Pan Bóg będzie Twoim kościołem, Pan Bóg będzie Twoją wspólnotą. Kochani, to jest niesamowite zdanie. Można być samemu gdzieś pośrodku obcego świata, można być bez żadnych przyjaciół, braci, bliskich, rodziny, tych, których się kocha. I wtedy Pan Bóg mówi, ja Ci będę kościołem, ja Ci będę rodziną, ja Ci będę wspólnotą, ja Ci będę mężem, ja Ci będę żoną, ja Ci będę dziećmi. Kochani, to jest znowu zdanie, które chciałbym Wam zostawić. Prawdopodobnie macie różne sytuacje i różne historie, rodzinno, małżeńsko, miłosno, przyjacielsko, samotnicze. Pewnie niektórzy z Was, kiedy mnie słuchacie, jesteście pogrążeni w ogromnej samotności. Uwaga! Mówię to do każdego, kto mnie w tej chwili słucha w tym okienku. Pan Bóg chce być Twoim kościołem, Pan Bóg chce być Twoją rodziną, Pan Bóg chce być Twoim przyjacielem, Pan Bóg chce być wypełnieniem Twojej samotności. Uwaga! I tylko On to może zrobić tak, że Ci to wystarczy. Usiądź dzisiaj z tym wykrzykującym Panem Bogiem, który mówi, mam syna i mam córkę i zobacz, że On naprawdę jest przy Tobie, że naprawdę jest blisko i że Cię nie zostawia. Nawet jeżeli będziesz w środku dżungli zupełnie samotna, znikąd pomocy, to On będzie Ci kościołem, ołtarzem, liturgią, braćmi, siostrami, modlitwą, wszystkim Ci On będzie. To jest niesamowite. Takie dwa zdania zostawił mi ksiądz biskup Grzegorz Ryś. To jest naprawdę najbardziej niezwykły biskup świata. Trzeba się modlić, żeby on papieżem jakimś kolejnym został. Ja będę z tymi zdaniami chodził przez najbliższy rok, ale Wy też proszę weźcie te zdania ode mnie, weźcie je do Waszych serc i noście je, bo to są dwa zdania, które naprawdę potrafią niewiarygodne rzeczy robić w sercu człowieka. Pamiętaj, jesteś synem i córką Boga, On jest Twoim domem, kościołem, rodziną, wszystkim. On Ci wszystko potrafi uzupełnić, wypełnić, napełnić i w ogóle co tam się tylko da. To tyle, bo muszę lecieć, a czasu mało. Dziękuję. Jak zawsze, było mi przemiło. Do zobaczenia już teraz, raczej na pewno, zza wielkiej wody. Pa!